Co, oglądamy tę walkę do jutra? Macie chwilę czasu? Czekaj, bo. O-jo-jo! Jo. Co, co, co? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy godzinę 23.34. 22 stycznia, niedziela. Dzisiaj dosyć dynamiczny wstęp, panie i panowie, bo dynamiczne zadania. Będzie dużo walki, będzie dużo porażek, konfrontacji, zdrad. Porwań, pierwsze zadanie polega na zniszczeniu patrolu przemieszczającego się w cudzysłowie pomiędzy Ardeą a Redok. Problem w tym, że on się w ogóle nie przemieszcza. To jest statyczny obóz, jeśli można tak powiedzieć i oni zawsze znajdują się w tym miejscu. Trudność nieduża, można powiedzieć, że to nie są trudni orkowie, ale jest ich czterech. Dobra. Wychodzi na to, że walka nie była skomplikowana. Ale skomplikowane było zmienienie tego statusu z pomarańczowego na czerwony. Powiem Wam, bo na początku orkowie nie dają się zabijać. Niestety są tylko powalani. Zobaczcie, ten to w ogóle się zbugował. Z tym, że on już jest czerwony, więc nie muszę go dobijać, a jedynie. Dajmy na to pobić i on już w tym momencie bez animacji dobijania tam na ziemi powinien nie żyć. No tylko, jak za... możecie zauważyć, jest zbugowany kompletnie. Nawet nie próbował atakować przez dłuższy moment. Proszę bardzo. Samo zadanie daje nam jeden reputacji u całych buntowników. Spoko, za zabicie czterech orków, jak najbardziej, na plus. A w tym momencie, zamiast y, tak stricte robić zadanie powinienem jeszcze się przejść, zrobić kółko wokół Ardei i Redok. No i wybić ścierwojady czy wilki, bo jednak powiem Wam, że to surowe mięso, które można, można upiec później. To jest kurcze, no ratuje skórę, jak ja pierdzielę. Ekonomicznie. Perełka. No, i to można robić co parę dni, żeby jednak sobie ilość tego mięsa cały czas uzupełniać. Bo kończy się szybciutko. Jedna walka to naprawdę. Zamiast potionków idzie mięso jak szalone. Absolutna fantazja. Szkoda tylko, że zmieniają tak szybko agro, bo ja bym to jak najchętniej zaprzyjaźnił. Dostatko. I proszę bardzo. Plus 10 sztuk mięsa. Tak można co parę dni in-game czasu sobie farmić. Ale i tak, najlepiej co działa na farmie mięsa to zajączki, które występują tutaj w okolicach y, węgardu, tylko nie wiem, nie chcę skłamać, panowie, czy oni się spałnią. Czy oni przypadkiem nie są y, ograniczeni w swojej ilości, ale króliczek, jeden hit, jedno mięso. Przyszła kryska na matyska, panowie, napierdalamy się. Co tu się? Widzieliście to? Ale o tym mówię, stagger lock nie może nastąpić na potwora, który niestety ma jakąkolwiek formę obrony. Czyli w tym wypadku orkowie... Nie możesz go zestagerować, no nie da się w tej grze. Przed patchami tak, się tego chłopa do ściany i go po prostu napieprzać, aż nie padł. No w tym momencie... Niewykonalne. I niestety nie mogę nikogo z nich dobić, bo oni są powaleni, ale nie mam tego openingu parę sekund, żeby wykonać anima... Teraz może? Cholera. Dobra, nawet nie wiecie jakie to jest tiltujące. W końcu im się status zmienił na czerwony. Ja pierdolę. Jak są na czerwono, to mają zabijecie mora. A jak zatrzymaj gdzieś tam się, na biało czy, czy pomarańczowo, to tylko zatrzymaj się mora albo przestań mora. Czyli też, no mówię, Gothic 3 pokazuje, że pewne rzeczy miał rozwiązane. Ta gra nie była tak do końca zrobiona po łebkach. Tylko niektóre detale były, były tutaj już. Nie brakowało tu detali, tutaj brakowało ogółu, co jest najgorsze. Podstawy, czyli no chociażby na ówczesny czas optymalizacji. Chłopy zadbały o takie szczegóły jak zmiana voice w, w, w stosunku do poziomu agresji wobec postaci. A spiery dolili kompletnie optymalizację. Ne. No, to, to w ogóle się nie kalkuluje. Tej patrzcie, i znowu ten sam bóg, czyli zostaje ostatni chłop z ekipy. I nie wiem, czy to jest kwestia. Dużej ilości FPS-ów czy dużej ilości martwicy mózgu tego potwora, ale zauważcie, że chłop się kręci. I to już jest chyba niestety nie wyjątek, a reguła, bo drugi obóz ma dosłownie to samo. Zadanie wykonane. Chłop miał biały status, nagle się skończył kręcić, zmieniło się na czarne, czerwone. Przepraszam. Nie ma problemu. Będąc tu ostatnim razem, no przerosły mnie jaszczury, nie powiem, że nie, muszę przyznać. Nie spodziewałem się takiego pierdolnięcia, ale raz, że nie miałem zdrowia, a dwa, że zbroi. A teraz, panowie, poprawię się, naprawię swoje błędy. O, a to w ogóle było zadanie, którego nie wykonałem na samym początku. Przerosły mnie głupie gobliny, jak widać. Ale to się wkrótce zmieni. Niedługo będą ubite smoki. Jeszcze tylko jakieś 50 odcinków. Chłop mówi o zadaniu, które już wykonałem. To kocham do to Gotiku. Zamiast w ogóle skipnąć ten pierwszy dialog, on Może, dalej musi to, czy... to powiedzieć o jaskiniach. Czym się tu za... Ale już mówię, zadanie zostało wykonane. I dopiero teraz mam tego prompta. Udało ci się, to mi... Niesamowite. Chcesz się ze mną zmierzyć? Czemu nie? No ta arena jest do zrobienia. Jako że już próbowałem swoich sił w Kavedan. Ale jak, jako, że chłop jest totalnym petem, to nawet ta stamina nie będzie wielkim problemem. Oczywiście muszę użyć potiona, bo... Nie rozumiem, przespałem się, a dalej niestety mam chorobę. Gothic 3 z mechaniką choroby na jaszczurach to jest totalnie... To nieadekwatne do poziomu potwora. Jak potwór, który jest no, początkowy, nie bójmy się tego powiedzieć, jaszczur jest początkowym potworem, nie powinien stanowić y, trudności. Jak on może dawać efekt, który nie przemija z czasem? To nawet nie jest zatrucie. Pieprzona choroba z tego co widzę, nie wiem ile in-game dni trwa, być może forever. Ale to tak nie powinno być. Nieadekwatne mówię do. Nagroda nieadekwatna do poziomu trudności potwora, bo on nic nie daje. Nic tu nie ma. Joe leży na ziemi. A ja w tym momencie wypiję sobie potę. No ale nie boję się tego powiedzieć. Co? Nie. To się nie dzieje. To się panowie. Nie... Ale to dobrze to się dzieje. To się właśnie dzieje. I wiecie co? To tylko pokazuje, że nie można opuszczać gardy. Cały czas masz mieć, wiecie o co chodzi? Widzicie? Zresztą to też trochę motywujące, bo pokazuje, że nawet jeśli jesteś underdogiem, to niekiedy w... może łód szczęścia, a może czyste umiejętności są ważniejsze niż statystyki, niż to, co jest na papierze. Także trzeba wierzyć w siebie. I to tylko pokazuje, że Koper, który jest kmiotem na papierze, jest totalnym koksem IRL. I może wygrać tę walkę jak najbardziej. Ale chłop popełnia błędy, bo próbuje wykonać te szybkie ataki. Przepraszam, te stagerujące ataki, długie. Proszę bardzo. Był chłop, nie ma chłopa. Redok wykonane zostało zniszczenie. 100%. Cape dan 90%. No tutaj oba zadania takie. Kufer alchemika, no niestety jeszcze nie mam otwierania zamków. Ordea. 100%. Nie interesuje. przyjmij. W Orkowy patrol nie istnieje i wędrujący Pan patrol Dobry. również. I tyle. Och. Czy my możemy coś kupić? Teoretycznie mnie by pancerz buntownika interesował, ale jak Najpierw widać, że to jest, jeszcze nie jest to. Zobaczcie, ja zawsze propsuję gotyka trójkę. I to nadal najniższe ustawienie, ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Już pomijamy, że drzewa się nie renderują 100 metrów przede mną. Ale nadal mi się to nie Naprawdę. Ja jestem graczem, jestem z tego dumny, jestem fanem Gotika. Może nie fanem, bo już mnie pocisnęliście, że gówno się znam na tej grze, okej. Okay, zgadzam się? Nie znam się, ale grywam. Gra na ówczesne czasy, kiedy powstała trujeczka. Jezu, jak to wygląda. W dalszym ciągu jestem przeciwnikiem trawy i proszę mi nie mówić, żeby odpalić trawę, bo trawa blokuje ci. Rozumiecie o co chodzi? Na pewno masz coś lepszego. Ty, ale to nie jest Domenik, to jest Elber. To gdzie jest kurczę farma Dominika? I to w tym momencie poważnie mówię. O co chodzi? Bo ja nie znam żadnych innych farm w okolicy, jeżeli to jest Elber. Y, I farma Elbera tutaj. Wracamy na razie do zadania z złodziejami zboża. Wypowiedź się, że cituje, ale ja powiem. Panowie, wszystkie chwyty dozwolone. Podkreślam, że to są jakieś tam alternatywne balanse. Jakieś pacze, nie wiadomo co. Proszę spojrzeć. Wchodzimy w chłopów, którzy krzyczą dwoja kolej. Zciągamy agro z zebaczy. I prawdopodobnie nastąpi wtedy krwawa łaźnia. Co, oglądamy tę walkę? Do jutra? Macie chwilę czasu? Ah. Czekaj, bo. Ojojo! Co, co, co? Czyli moja teoria o nieśmiertelności, zarówno NPC-ów, Ludzkich, jak i nazwijmy to potworów, nieneutralnych, chyba legła w gruzach. Widzieliście co tu się stało? On został, ten zębacz jeden z drugim, oni zostali zone Dlaczego tak się stało? Czy o, dlatego, że mieli status czerwony, agresywny? To by wiele wyjaśniało. Tylko co determinuje, kiedy dana postać czy potwór ma status czerwony? To jest pytanie za dwa złote. Co determinuje, że dany potwór jest na czerwono bądź pomarańczowo? Przypominam, że zębacze wstępnie miały pomarańczowy status. Podbiegli do nich złodzieje zboża, którzy, mają, którzy chyba mieli od razu czerwony i dostali spierdol tak zwany. Jak to jest możliwe? Rozumiecie o co chodzi. Jeden chłop wystarczy, że jeden chłop użyje tarczy i mi to blokuje atak. To jest tak niesprawiedliwe. A ich mamy tu ośmiu. Więc co chwilę ktoś blokuje moje ataki. Ja sobie po prostu macham mieczywkiem. Halabardą w tym wypadku i nic się nie dzieje. Bardzo to jest nieprzyjemny gameplay. Ale jakby pierdolnąć jakiegoś Fireballa, to jak najbardziej. Czekaj, czekaj, myślę. Może odciągnąć ich do zębaczy z powrotem? Albo robić ich pojedynczo? Bo ja zaraz naprawdę wyjdę z siebie. Bicie tych chłopów całym stakiem, całą klatą naraz, to jest. Ja już nawet nie wiem, co tu się dzieje. Tu się 15 osób napierdziela. Naprawdę. Zobaczcie. Nawet zębacz mnie atakuje. Wszystko mnie atakuje. Powrót do punktu wyjścia. Znowu jest to samo. Czyli gdzieś tam potwory podjechały, padły, a ja dalej jestem 1v8. System zdrowia, który sobie opracowałem, nie był zły, bo zauważcie co chwilę gdzieś, czy przy ścianie, czy gdzieś na otwartym, czy od tyłu cały czas mnie chłopcy łapią no, w tej animacji. E, e, e. Także ratuje mnie w tym momencie zdrowie, a nie pancerz. Co do samego pancerza, i tak nie byłoby to dużej różnicy, bo wam powiem ile ja mam golda, 20 tysięcy. No co, ja miałbym 10 obrony więcej. Także zbro zbroja... W tym wypadku powiedziałbym, że zdrowie, a nie zbroja ratuje życie. Ja się tą walką aż spociłem, ja nie wiem czy tu jest tak gorąco u mnie w domu, czy... To było 5 minut albo i z 10 bieganiny, używania potworów, używania przewagi w terenie. No, najcięższa walka póki co w gierce z złodzieje zboża, polecam bardzo gorąco, questik na początek, petarda. Proszę bardzo, i level. Także wracamy do Montery, trzeba zebrać yy, i doświadczenie za zadanie, i przy okazji wykonać te fetch questy. Teraz wielkie poszukiwania teleportera, ktoś mi powiedział, że w opuszczonej chacie obok Marika. Czy to jest opuszczona chata? Na to by wychodziło chleb. Ty, to było tak proste. Ja tu byłem. Zauważcie, że ten kufer już był obrobiony. Czyli byłem tu, natomiast gdzieś tam niechcący przeoczyłem ten teleporter. Ale dziękuję ślicznie za powiedzenie, gdzie to było. Nie przepadam za Mary. Aha. Porozmawiali. 500 punktów doświadczenia. O czym nie dęba stanęli. Ech, ja już nie będę mówił na temat logiczności Gotika trójki. Nawet odpuszczę. Tym razem sobie odpuszczę. I z tego co widzę. Te podstawy podstaw suple. W stylu woda, woda, wytrychy. Czy to się znowu regeneruje jak, jak potwory w świecie gry, czyli co kilka dni restokują się wędroży. To by było super. Chcę z tobą. Może to. co? zaczynamy walkę. Nie wiem kto tu jest największym petem. Fedor może? On ma broń dwuręczną. Powiem wam tak, może nie jest największym petem, ale przez to, że ma broń dwuręczną, dla mnie jest. No to to jest nieporozumienie. Szkoda, szkoda, bo gość, który ma lagę, najkrótszą i najsłabszą broń w grze, jednocześnie ma o wiele większy atak speed. Może nie. no, niewiele większy, ale wystarczająco większy, aby stanowić zagrożenie. Chłop typu Fedor. No nie, nie, nie. Jaki Fedor był, każdy widzi. Był mizerny. Ja wierzę, naprawdę wierzę w to, że byłbym w stanie wykonać już areny w Warancie. Dlaczego? Bo większość aren tam jest dość powiedzmy sensownie duża. I pozwalałoby mi to na tak jak tutaj manewrowanie między tymi przeciwnikami. No zauważcie. Może jestem w tym momencie nieco zbyt pewny siebie, ale myślę, że jest potencjał na wykonanie wszelakich aren. I oczywiście tych większych, nie małych. Zauważcie, jeszcze jeden nie zdążył wyjścia, już drugi dostaje Spierdol. Piękne rzeczy. Nie wierzę. A chciałem właśnie powiedzieć, że chłopiec jest totalnym kmiotem. I jeszcze na koniec mnie pchnął. I to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o arenę w monterze. Czyli zanim zawalczymy z Ashtonem, trzeba najpierw porozmawiać ze wszystkimi chłopcami. Którzy dostali yy, cięgi. u Stosujesz ciekawy styl. Ciekawy styl, napierdalanie kręciołka. Powtarzam, najlepszy bildzik w Gotiku trójce. Dużo zdrowia plus kręciołki. No dużo staminki też by nie zaszkodziło. Ty! Co jest grane? Przecież ja już wszystkich nastukałem. Dlaczego Ashton nie chce ze mną walczyć? Czy tu jest ktoś jeszcze? Zanim odbuguję Ashtona, może to nie jest Bóg. Można dostarczyć niewolnika sobocie. Niewolnik będzie Niewolnik. dla ciebie Dobry pracować. Jesteś. Zresztą nigdy w to nie wątpi. Oto twoja zapłata To już? Dowracamy to do wątku za Asztonem, który ze względu na kolor... Waszym ludziom znika coraz więcej ja nic nie zrobiłem Masz Ja nic nie ukradłem w, w, w monterze o co chodzi? Totalnie nic nie zrobiłem. Chyba, że to się aktywowało. Po podnie... Możliwe. Podnosiłem bronie na arenie, pamiętacie? Bronie, które leżały tam jako zardzewiałe. Dobra, tu jeszcze jest goose Czyli z angielskiego. Kurde, kaczka? Gęź, przepraszam, gęś Dobra, płci na mordę, chłopie, naprawdę. Zmęczył mnie ten głos. Dlatego, że zużyłem już całe mięso, zostało mi tylko trochę roślinek. Waste, panowie Waste! Mistrz Areny, czyżby? Zostaliśmy tylko my. Ale widzicie. Ja jestem totalnie zrelaksowany, bo widzę, że on ma znowu broń, jaką ma dwuręczna, krótki zasięg. Szkoda mi cię, chłopie. On jeszcze nie wie. Pokażę wam w czasie rzeczywistym jak wygląda walka. Jaki system jest prosty. Proszę spójrzcie, czekamy tylko na ciężki atak. Ooo! I tyle. I tyle. Dosłownie tak to wygląda. Robisz kręciołka w momencie, kiedy on robi. Ua! Proszę bardzo. Pokonaj na arenie mistrza Ashtona. Czy on był mistrzem? Ja bym polemizował. Teraz mistrzem jestem ja. Przestań wreszcie płakać. Tak, tak. Oto. Chyba o czymś zapomniał. Kolejny level, level 23, 30 punktów nauki, myślę, aha, myślę, że w kolejnym odcinku nauczymy się nieco kowalstwa, nauczymy się również y, ostrzyć oręż, bo w tym momencie to będzie chyba najrozsądniejsze. Troszkę kowalstwa, żeby nauczyć się ulepszać zbroję, oręż, padnie trochę statystyk do tych elementów inwentarza, także zapraszam bardzo gorąco i widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy będę bił... Chłopców po głowach.